na trzecim Francja, na czwartym Niemcy, na piątym Japonia i na szóstym Rosja. Polacy w składzie: Radosław Krymski, Dawid Kamiński, Kamil Bredow i Rafał Serwiak. Ci dwa ostatni to zawodnicy kadry. Jako że twórcy lekkiej wagi, czwórki westernika wagi lekkiej, musiało nastąpić zdecydowane odgłodzenie składu po ubiegłorocznym zawodzie w Igrzyskach Olimpijskich, sprawionym przez wicemistrzów olimpijskich z Pekinu. Niemcy, Francuzi, Niemcy Tobiasz Franzmann, Stefan Wallert, Daniel Wisgott i Lasse Antczak. No, a Francuzi: Morgan Munoir, Barthélemy Agostini, Clement Fonta i Edouard Jeanville. No, nasi na razie zaczęli od początku na szóstej pozycji. Upracowałeś bardzo dużo do Francuzów. O, tak, drugi z góry. Drugi z góry, no. To właśnie nasi. Bardzo duża strata. Niemcy i Francuzi. Ci na niebiesko całkowicie prawie to Włosi. Niemcy na czele. Dobry krok. Ale Francuzi, no i na piątym torze dobrze trzyma się Japonia. Masato Kobayashi, Hirohide Sakagami, Yusuke Sato i Yusaku Araki. Zaskakująco dobrze płyną Japończycy. Sama sytuacja jak w czwórce czwartej Westernika. Ale była dziwowaga lekka próba. Można powiedzieć porównywalnie. Bardzo ładnie wkładają pióra wiosną do wody. Przynajmniej tutaj tych Niemców, którzy wiosłują do prawej strony. O, tu mamy ten klasyczny. Nie. A Japończycy jak płyną? Nie. Też muszę. Szukałem ich Japończyków. Wydawało mi się, że oni właśnie płyną przemiennie, ale przemiennie tylko właśnie zblokowany środek, ale nie. Tysiąc 500 metrów. No nasi no niestety słabo, cały czas już ogromną stratę miała Japończycy. Nie, też nie. Japończycy walczą bardzo dzielnie z Włochami. Właśnie bardzo daleko z tym. To jest krótka moja, ale to jest kilka długości łódki. Od 750 metrów Niemcy jednak wyraźnie odzyskują
rytm bardzo wysoki, utrzymują bardzo wysoki rytm. No i nie dadzą rady Francuzi, to już jest pewne. Nie ma mowy. Tempo wzrosło. Francuzi zdecydowanie na drugim miejscu, a Japończycy walczą z Włochami i przyspieszają. Niewielka różnica. Niemcy pierwsi. Francuzi na drugim miejscu, no i Japończycy zdecydowanie już teraz na trzecim. Rosjanie na piątym miejscu. A nasza osada, no niestety, na szóstym. Ale i tak jesteśmy dumni, prawda?